Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w prowincji Zhejiang, miasto Wenzhou, Chiny Południowe. Wikipedia podaje, że miasto ma około 2 milionów mieszkańców. Prefektura miejska ma około 8 milionów, czyli to miasto wraz z przylegającymi mniejszymi miasteczkami, wioskami, gminami, po naszemu byśmy powiedzieli. Zaraz przejdziemy się kawałek. Tutaj akurat namierzyłem myjnię samochodową. Stoję na kładce, tak jak w poprzednim odcinku, który nadawałem ode mnie z miasta, gdzie pokazywałem samochody. Tutaj pokażę Wam teraz, jak wygląda myjnia. Samochody wyjeżdżają, tu są jeszcze dosuszane. Widzę dywaniki wymieniane. No naprawdę tutaj robi wrażenie. Widzę Maserati, Porsche, jakaś Kia, Mercedes. Także jednak w Wenzhou jest na bogato. Miasto jest naprawdę znane w Chinach i na świecie. Tak podpowiem Wam, że większość tych bossów, szefów w Wólce Kosowskiej pod Warszawą, tych Chińczyków, właśnie pochodzą z tego miasta. Znani są tutaj ci Chińczycy z Wenzhou z tego, że właśnie są bardzo przedsiębiorczy, zaradni gospodarczo. Nawet sami nazywają siebie chińskimi Żydami. Jako takie nawiązanie, że są bardzo dobrzy w interesach. We Włoszech ta cała mniejszość, diaspora chińska, właśnie ponoć w 80% to są Chińczycy z tego miasta. Idziemy dalej, będziemy nagrywać, jeszcze coś poopowiadam o tym mieście, że do następnego ujęcia. W Wenzhou mamy bardzo dużo kanałów. A? Jakiś Chińczyk do mnie podszedł. Chęcińczu. No także mamy tutaj już zainteresowanie. Wzbudziliśmy. To ujęcie możemy zatytułować jako połączenie tradycji z nowoczesnością. Mamy dwie wieże, jedna stara, druga nowa. Tak się ładnie dosyć wkomponowują. Na tej nowej widać, że jest podtrzymana ta bryła. Tak nawiązuje do tej tradycyjnej tutaj obok pagody, którą widzimy. Także takie ujęcie w stylu tam, gdzie łączy się nowoczesność z tradycją. Jesteśmy na jednej z wielu takich pomniejszych ulic w centrum miasta Wenzhou. Ruch taki średni jak na Chiny. Pewnie ludzie są w pracy. Mamy godzinę około 1:00 po południu. Ja też jeszcze się troszeczkę przejdę i będę musiał jechać na lotnisko. Tam też trochę ponagrywamy. I wieczorem dzisiaj już będę u siebie w domu w Changsha. Tutaj po drodze, po drugiej stronie ulicy jedzie auto z makulaturą. Jak na nasze standardy powiedzielibyśmy, że jest lekko przeładowany.
sklep rowerowy. Również widzę rowery elektryczne. Kolejny kanał rzeczka. My już dotarliśmy do naszego celu. Budynek robi wrażenie, możecie sobie gdzieś tam na Wikipedii czy gdzieś doczytać, jaką to ma wysokość. Może podam w opisie, będę też musiał doczytać. Jest to World Trade Center w mieście Wenzhou. Pisze się przez W. Tutaj wejście na takie starsze osiedle mieszkaniowe. Starsze, ale widać, że kiedy było budowane, było na pewno ekskluzywne. Po pierwsze te położenie w centrum miasta, obok tutaj tego World Trade Center. Pewno tego World Trade Center jeszcze tu nie było, jak te osiedle budowali. Ale no tak czy inaczej pewnie lokalizacja dobra. Dopowiem, że w Wenzhou dosyć wysoka cena jest za metr kwadratowy mieszkania i tutaj w centrum, aby kupić mieszkanie, trzeba te za metr liczyć 15 tysięcy polskich złotych na pewno, także cena dosyć wysoka, nawet jak na warunki europejskie. Obok dosyć duża galeria handlowa, a przed nami jeszcze jakiś skwer, deptak, zaraz tam pójdziemy, ponagrywamy. Chciałem jeszcze dopowiedzieć wam, że dzisiaj kręcę tym Nikonem, Nikon D3300. U góry mam podłączony mikrofon Rode Video Mic Go. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie ta jakość. Narzekacie zawsze, jak nagrywam z telefonu. Ja już wspominałem, że z telefonu jest z reguły wygodnie, ponieważ zawsze go mam pod ręką. No dzisiaj się wybrałem specjalnie na filmowanie, także wziąłem ten aparat, tą lustrzankę. Ciężko się łapie ostrość, ponieważ w obiektywie niestety, ale ostrość muszę ręcznie ustawiać i jeżeli zmienia się odległość, takie filmowanie obiektów dynamicznych sprawia kłopot. Zobaczymy, jak to wyjdzie jakościowo dzisiaj i jak z dźwiękiem oraz jak z ostrością. Jeżeli to się sprawdzi, no będziemy częściej używać tego aparatu do nagrywania materiałów filmowych. Właśnie słyszymy reklamę w sklepie Balabala. Są to ubranka dla dzieci. I ta pani mówi, że z okazji Bożego Narodzenia, ile kupimy, tyle jeszcze dostaniemy za darmo. Czyli kupimy coś za stówkę, to jeszcze możemy sobie dobrać towaru za darmo za stówkę. Czyli tak jakbyśmy mieli 50% upustu. I tutaj mamy świąteczny akcent Coca-Coli, choinka z butelek coli. Jesteśmy przy galerii handlowej, widzimy tutaj marki jak Swarovski, Longines, Rolex oraz jakaś wystawa, pewnie to pod dzieci zrobione. Wystawa dinozaurów. Kolejne marki, jakie widzimy, to jest Estée Lauder, Giorgio Armani, co jeszcze?
Jakieś widzę tutaj marki, których sam nie znam. Pewnie może jakieś chińskie są to. Ja zaraz muszę się zbierać na taksówkę. Jedziemy na lotnisko. O, jeszcze Yves Saint Laurent tutaj. Jedziemy na lotnisko i po drodze może się uda otworzyć okno i sfilmować drogę. Ciekawi mnie, jak się będzie mikrofon zachowywał. Nie mam tego, jak to się mówi, detketa, zwykłego kota futrzaka na mikrofon. Zobaczymy, jak to tam z szumem będzie. Ale coś nagramy, najwyżej podłożymy muzykę albo postaramy się ten dźwięk jakoś edytować. Tutaj wyprzedaż przed galerią, wyprzedaż taka namiotowa. No, pora taka, że naprawdę ludzi jest bardzo mało. Życie, że tak powiem, w Chinach zaczyna się po godzinie 5, po południu, po 18. Tak, ludzie są, generalnie ludzie są w pracy, w szkołach. Też przez dłuższy okres, akurat nie teraz, mamy grudzień, niedługo styczeń, jest to najzimniejszy okres tutaj na południu Chin. Ale tak od kwietnia, od marca do końca września, października są tutaj naprawdę bardzo duże upały i generalnie ludzie żyją po południu, wieczorem, a też wielu w nocy, jeżeli nie muszą rano wstać do pracy. Każdy woli w nocy wyjść, zjeść. To życie zaczyna tętnić naprawdę wieczorem. Także też takie pewne przyzwyczajenie z lata, że o tej porze raczej się ludzie nie kręcą po mieście. Mamy jakąś taksówkę przed nami. Zobaczymy, czy będzie chciał jechać. Jak będzie chciał, to bierzemy i uciekamy na lotnisko. My wjeżdżamy do tunelu. Wenzhou jest naprawdę górzyste. Struktura tutaj ziemi też nie pozwala, aby zbudować metro. Dlatego mają w trakcie budowy są z takich linii naziemnych, takiego kolejki naziemnej. Oraz niedawno otworzyli system BTR, tych autobusów, buspasów, specjalnych przystanków bezkolizyjnego wysiadania. Takie BTR również jest w mieście Xiamen. Na dole pod filmem wrzucę wam link, opisałem to, obfotografowałem, także możecie sobie zajrzeć, jak to wygląda, jak to jest zrobione, jak to pracuje. Bezkolizyjne wsiadanie-wysiadanie, czyli pasażerowie wsiadają od lewej, tamci w tym samym czasie wysiadający od prawej, bardzo szybko, bardzo, że tak powiem, no, sprawnie. Dojechaliśmy na lotnisko w Wenzhou. Zaraz wysiadamy. Guoneide. Guoneide, dziękuję. Mówię to panu taksówkarzowi, że chcę te loty krajowe, bo zawsze obcokrajowiec zobaczy obcokrajowca, to sobie pomyśli, że mam je zawieźć na terminal lotów międzynarodowych, dlatego mu wspomniałem, że chcę loty wewnątrzkrajowe. Małe to lotnisko. Taki u nas w Changsha mamy większy dworzec kolejowy. Zresztą tu w Wenzhou ten dworzec szybkiej kolei również jest większy niż to lotnisko. Jakoś tak wrażenia dużego to nie robi, no ale polecimy. A tą taksówką właśnie pan taksówkarz odjechał, tą przyjechaliśmy. Idziemy na terminal. Weźmiemy kartę pokładową i pochodzimy ponagrywane. Jesteśmy wewnątrz lotniska. Dosyć małe, faktycznie. Idziemy nadać bagaż i odebrać naszą kartę pokładową. Jesteśmy na lotnisku. Na szczęście lecę z gate'u numer 8, nie na dole, ponieważ no, na dole jadą autobusami, u góry się wychodzi z rękawa. Nie lubię jeździć tymi autobusami, zresztą u góry jest palarnia. Pierwszy raz odlatuję zresztą z tego lotniska. Ja przylatywałem kilka razy na to lotnisko, ale później wyjeżdżałem pociągami. Także mój pierwszy raz wylotu z tego lotniska. Opuszczamy Wenzhou i będziemy nagrywali z Changsha.
Jesteśmy na hali lotniska Górna. Idziemy do gate'u numer 8. Jest tam na samym końcu. Zaraz też jeszcze trzeba namierzyć palarnię. Może jakąś kawiarnię, może jakieś Wi-Fi będzie na kawiarni, a może mają Wi-Fi lotniskowe, muszę to sprawdzić. Mam jeszcze jakąś małą godzinkę do odlotu, 15:30 dokładnie odlatuję. Ja już namierzyłem swojego gate'a, teraz idę namierzyć palarnię, z wami się już będę żegnał. Wielkie dzięki za oglądalność, subskrybujcie nas, pozdrawiam i do następnego odcinka, cześć!